witamy wszystkie hodowczynie i hodowców gołębi pocztowych i nie tylko. I teraz jesteśmy już w sumie po zakończeniu sezonu, można powiedzieć kompletnego, tak, po rozdaniu nagród ogólnopolskich. Także możemy podsumować też ten sezon, jak się zakończył, co tam można by było zmienić, coś, miejmy nadzieję, jeszcze nowego wprowadzić, jakieś ulepszenia, co tam też, no, troszeczkę żeśmy też faktycznie pozmieniali, ale to zobaczymy później, pokażemy co i jak. A tutaj jeszcze odnośnie sezonu, no w sumie sezon, jak gdyby można powiedzieć, że mieliśmy udany, skoro wiadomo, no stoi się, odbiera się szarfę, to znaczy, że sezon jest moim zdaniem udany i zamknięty. To tyle, co na temat. No właśnie, panie Wysław, w jakiej kategorii i jakie miejsce udało nam się zdobyć? No udało nam się zdobyć znów w naszej takich ulubionych kategoriach. W kategorii C. To było drugie wicemistrzostwo Polski. Także tutaj, no w tamtym roku, no to faktycznie w tym maratonie się tam z powodu tam, no, jakichś tam błędów, też żeśmy byli, tak, czwarte miejsce w sumie w Polsce. Ale no tam powstał jakiś tam błąd spowodowany tymi listami, no i to się akurat nie udało. No ale tutaj, no i w tym roku jeszcze jedną rzecz, którą muszę pochwalić. Nasz zarząd główny, łącznie z naszym prezesem, kawalerem, że... Tak? Proszę. Prezydentem, że tutaj doszło tych hodowców wielu wyróżnionych, poszczególnych, nie tylko trójka, w tych poszczególnych kategoriach, co bardzo się hodowcy z tego na pewno ucieszyli, tak żeśmy rozmawiali, no to każdy był z tego właśnie zadowolony, że jednak zostali docenione ich wyniki, także no tutaj bardzo pozytywnie to wszystko poszło. Jedynie co jeszcze tak na marginesie, bo hodowcy też o tym wspominałem i to wielu czołowych hodowców wspomina, to po prostu, że no nie jest do końca to generalne mistrzostwo Polski wszystkich nie zadowala. No wiadomo, no nie wszystkich można zadowolić we wszystkim, tak? Ale tutaj moim zdaniem też jest to wiadomo, no lotuje człowiek tymi gołąbkami, tyle czasu się zajmuje. No to generalne mistrzostwo Polski to jest taki troszkę totolotek. Też tak uważam. No bo jednak trzeba typować te gołębie, skoro ma się 50-tkę, którą tam nawet kolega Glandys wspominał i nie tylko, bo jeszcze inni też hodowcy, tak wspomniałem, jest ta 50 i z tej 50 się ścigamy, to powinno się liczyć punkty i te gołębie powinny to zdobywać, a tak to z tym typowaniem jest różnie, tak? No ktoś tam ma, oczywiście no różnie, różni są hodowcy, różne mają ptaki, ale ma powiedzmy tam 6-7 gołębi, które mu praktycznie cały czas lecą, tak? No i tym jak gdyby można wygrać, no ale skoro są gołębie powiedzmy wyrównane, poziom gołębnika jest wyrównany, to jest naprawdę trudno trafić tego gołębia, tak? Czy on przyleci później, czy wcześniej, tak, czy się inny go parę minut wyprzedzi. No tutaj jednak no to bym właśnie wziął pod uwagę, że to mogłoby być zmienione. Mogłoby to być zmienione w jakiś tam inny sposób. Oczywiście są panowie, którzy w zarządzie głównym, którzy nad tym wszystkim decydują, także może się kiedyś nad tym pochylą i zmienią to, ale no to jest w ich gestii, prawda? Zobaczymy, co tam będzie można było dalej zrobić. A panie Wysławek, a kogo w ogóle mamy po pana prawej stronie? Po prawej stronie? No wiadomo, no mamy mojego wnuczka Kacpra. Przyszły hodowca? Przyszły hodowca, tak. No nie, no w tej chwili... No nie będziemy się tam rozgadywać na ten temat, ale ma tutaj za ścianą, tak my tutaj jesteśmy, to tutaj za ścianą, za tymi pucharami, które są z przodu, no ma swój gołębnik, ma w tej chwili tam 15, no dwa, no ale drugi to masz przygotowany na młode. Ma przygotowane tam 15 par, takich, które mu dziadek złożył, no i nie tylko, no i tutaj zobaczymy, co z tego czyli wyniknie, no bo... że zobaczymy wnuczka za rok na wystawie, jak będzie odbierał w kategorii... No, ty w roku z dziadkiem odebrał, no zobaczymy, tak. Może mu się coś uda wywalczyć, no będziemy widzieć, no, będzie się na pewno starał, no bo ma zacięcie, chce, cały czas się tym zajmuje, ja się tym gołębnikiem w sumie nie opiekuję, rano jedynie i je nakarmię, a później już się on tym zajmuje, jak wróci ze szkoły, lekcję odrobi, no oczywiście, no to wtedy pracuje sam z tymi gołąbkami. No i to tak na tyle, co na temat Kacperka. Zobaczymy, co będzie dalej. To panie Wysławie, ja mam pytanie, bo powiedział pan, że odbierał pan nagrodę na wystawie, ale ogólnie jak wystawa? Jakie wrażenia z wystawy? No z wystawy powiem, że wrażenia bardzo dobre. No, nareszcie się zadziało tak, jak się miało za...
wystawcą, był pan osobą tak, byłem, ale był pan też tak, i byłem wystawcą. Wziąłem tam parę gołąbków, głównie późne gołąbki i chyba trzy czy no, cztery, takie troszeczkę starsze gołąbki, no bo szczerze powiedziawszy obiecałem, że spotkamy się po sezonie, już po zakończonym sezonie, jak się już odbędzie wystawa. Zgodnie tak ci powiedziałem, spotkamy się, no ja tych parę tych gołębi jednak z tego rozpłodu chcemy oddać hodowcom. Jeżeli będą hodowcy zainteresowani, są to gołębie, które, po których my żeśmy ciągli gołębie, ale tak jak mówię, potrzebowałem teraz gołębnik dla Kacpra, który, on ma tam młode gołąbki, właśnie nawet i z tych gołębi ma, które zostaną nawet wydane teraz na aukcję, tylko że to są młode gołębie, tak? No i oddałem jemu ten gołębnik. Także no po prostu no, trzeba tak, parę... To ja zapytam, to jest tak, że pan zmniejsza ilość gołębi w rozpłodzie? Muszę zmniejszyć troszkę, bo jest, no, mam za dużo. No, ja już kiedyś mówiłem, że nawet w tamtym roku było tak, że ileś tych par w ogóle nie sparowałem, bo po prostu no, przetrzymałem je, było już za późno, żeby je oddać, po prostu jakąś aukcję zorganizować czy coś, bo to już był kurde powiedzmy maj, no to już raczej zainteresowania nie ma. No i te gołąbki przetrzymałem, no i, a ten rok znów ma być to samo, no to znów mam je karmić, mamy przy nich chodzić, bez sensu, tak? To lepiej te gołąbki oddać hodowcom, myślę, że zobaczą zresztą, co to są za gołębie. Ja na tych gołębiach bazuję tyle czasu i to, co się dzieje, jestem z nich bardzo zadowolony. Zresztą no, widać po wynikach, widać po wszystkim tutaj. Tak jak mówisz, no zawsze, że tam się niby nie chwalę, nie ten, no bo nie lubię się chwalić, ale tak teraz poprosiłeś, żeby pokazać też jakieś listy, jakieś wyniki z tego, no to... Tak, bo to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to jest takie pomieszczenie dla hodowcy z pucharami. No z pucharami, to po prostu puchary są tylko, no znaczy wiadomo, no nie da się tutaj tego wszystkiego pomieścić, no bo szczerze powiedziawszy, samych takich najważniejszych pucharów jest dużo, a to nie jest za duże pomieszczenie, tak? Jak naliczyłem 10 szarf z mistrzostw? No 10 szarf. W tym roku została zdobyta 10 szarfa, także no tak to wygląda w sumie. No, zacnie, bym powiedział. No zacnie, no ale szczerze powiedziawszy, to muszę się tutaj, tak kiedyś, nie wiem czy tam wspominałem, to jest mój najważniejszy puchar, kiedy jak zdobyłem pierwszy puchar. To był pierwszy puchar, jak gdyby zdobyty w 99 rok. Wtedy jeszcze była taka możliwość, że mogłem zapisać, bo to nie było tylko pierwsze miejsce chyba, bo to było później trzy serie. Jeszcze wtedy mogłem, no bo jeszcze mi na to pozwalano, bo jak gdyby no każdy się tam mówił, a tam gołębie nie polecą mu to tamto. A ja nie lubię, tak mówię, nie lubiłem się chwalić. Ja te gołąbki przywoziłem z zagranicy, te gołębie, które są tutaj na tych rodowodach, które są. Tak mówimy o Vandenabele, czy powiedzmy o takich czołowych hodowcach, czy Houbeny, czy Szelensy, czy Szerlekensy. No to ja już wtedy te gołębie miałem, tak? I te gołębie, które są teraz, jak ja patrzę na rodowody tych zagranicznych gołębi i ci ludzie pokazują, że miliony na tym zarabiają, tak? No to tak, jak popatrzę na te rodowody, to przecież ja te gołębie mam u siebie w gołębniku od tamtych czasów, jak tak? W starszych pokoleniach. W starszych pokoleniach i te cały czas są te gołębie. A tutaj coś nowego, nawet jak wprowadzę do tego gołębnika, powiem, że no, wszystko biorę tak z przymrużeniem oka, bo nie satysfakcjonuje mnie to do końca. Jak wygląda proces wprowadzenia nowego gołębia? No muszę mieć coś sprawdzonego, gdzieś sobie coś zamówię, ale tam poczekam, tego gołąbka przywiozę, ale no nie spełnia mi moich oczekiwań te gołębie, jednak nie spełniają, nie wiem dlaczego, czy te moje gołębie są jakieś, nie wiem, bo w sumie ja je parowałem, no kojarzyłem faktycznie te pary od tylu lat. Ja wiem, znam te gołębie, wiem doskonale, co poleci, znaczy no stuprocentowej pewności nie ma, tak? Ale cały czas bazuję na tych gołębiach, które tam kiedyś przywiozłem, które, tak jak mówię, na tych rodowodach, patrząc co oni teraz tam, jeżeli pokazują, no to te gołębie były u mnie praktycznie od 20-15 lat, nawet wcześniej. Także tutaj są czołowe gołębie z tamtych hodowli wtedy, tak? U nas w naszej hodowli jest ciężko się wybić innemu gołębiowi. No, jest to po prostu troszeczkę takie, jak gdyby, no, nie wiem czym to jest spowodowane, ale no, jest ciężko. No. Jedynie mogę pochwalić gołębia od kolegi Bartka Morela, z tej jego Panamery, no, bo tutaj gołąbek mi się wyleciał nam
pięć czołowych konkursów miał, jako roczny, bo to są młode gołębie, roczny gołąbek, może go później przyniosę, go zaprezentuję. I tutaj zdobył chyba w 25, czy jakoś tak, w czołówce gołębi w oddziale zdobył, a nasz oddział to nie jest oddział taki, że tam leci 40, jak to niektóre oddziały są, tak, takie, jest tam dwóch, czy może trzech hodowców. Tutaj u nas jest dosyć sporo ludzi, no 120 chyba hodowców, czy coś takiego. Także no jest tych hodowców na tyle, że te gołąbki muszą się jednak pokazać, żeby coś się pokazało. Także tutaj akurat, tak jak mówię, z tych gołąbków od Bartka z tej się akurat też samiczki pokazało. No i te Geringsy, te akurat też, prawda? I z Krugerów jeszcze się przyjęły gołębie, co tutaj też mi się, no zresztą nieraz mówię o tym na tych filmach, na tym, że te gołąbki się pokazały. To te się jak gdyby do naszych gołąbków nadają. A reszta, już tam nie będę wymieniał tych nazwisk, tych hodowców zagranicznych, no bo no nie spisują się te gołąbki. Nie jest to do końca tak, jak trzeba. A jedynie co jeszcze mogę tak powiedzieć, że jeżeli zapytasz o gołębie na przykład, czy tak jak mówiłeś, coś nowego do hodowli, no to w tym roku no, postanowiliśmy, nie no, ale to herbac to wiadomo, to gołębie już są, wiesz, z pochodzeniem, które już u nas są już długo. Z tych gołąbków, które żeśmy jak gdyby sprowadzili do hodowli, no to w tym roku postanowiliśmy, bo zaprosili nas koledzy Karol i Kamil, Urbańczykowie, zaprosili nas do siebie, bo oni tam też te gołąbki cały czas sprowadzają od dobrych, czołowych hodowców i zaprosili nas, pojechali żeśmy z synem i od nich postanowiliśmy jednak, że nie będziemy tam szukać gołębi, a wzięliśmy od nich do naszej hodowli, włączyli swoje gołąbki. To jest ciekawe, bo to jest... oni szukają... No oni razem z nami lecą. No tak, no... 10 kilometrów? Nie ma gdzie... Nie ma w sumie... To jest ten sam oddział? Ten sam oddział, jesteśmy z tego samego oddziału. No, sama sekcja to jest nawet? Nie, to znaczy sekcja, no jeżeli w sekcji, jak, której ja lotuję, na przykład braknie hodowców, no to jadę do nich wkładać gołębią, bo to różne sezony są, no to wtedy lotuję u nich, tak? Lecę razem z nimi, lotujemy. No ale tutaj właśnie, tak jak mówię, no nie chciałem szukać już tych zagranicznych gołębi. No i właśnie nawiązując do dalszej rozmowy odnośnie właśnie lotów, które się odbyły w sezonie 22, prawda? Tutaj, tak, tutaj kolega Łukasz prosił, żeby te listy przygotować, pokazać, no to nie ma przecież wyjaśnień żadnych tam w tych listach tajemnic, tylko jest wiadomo, co jest. No tutaj mamy nawet... Może odwrotnie. No tutaj Przemek przygotował, wybrał. No tu mamy akurat lot z Leszna, prawda? No to jest lot Leszno, to mamy... Kurde, ciężko to wszystko. Teraz sekcji w sumie mamy 2, 4, 6, 7. 7 sekcji, prawda? No i tutaj ilość gołębi wypuszczonych, no prawie 5 tysięcy, no na 5 tysięcy gołębi. Częstochowa oddział, czekaj, bo ja tu na tych listach, cholera, data. Nie, to był piąty już, to nie, to akurat nie był chyba pierwszy lot. No, no to tutaj, o, pierwsza strona, bo tam drugie, reszta, o, to, tak, tak. Jak gdyby, na zielono zaznaczone, to co jest na zielono, tak, to co jest na zielono, no to są nasze gołąbki, prawda? Nie wiem, czy tam to jest to, masz to dobrze widoczne. To. No, no to mamy na przykład lot z Leszna. Nawet zobacz, ile tam jest tych kilometrów. Wiadomo, no, tutaj u mnie się lotuje trochę gorzej, bo jestem na tym pierwszym kilometrażu, jeszcze tak z boku tego gołębie. 215 km. No, 215. Drugi lot, jak się nie mylę. No drugi, może drugi, bo nie mam tego po kolei poukładane, dobra, ale tu mamy następny lot Wolsztyn, no to też to, co jest zaznaczone na zielono, no to tu akurat troszeczkę wiatr nam nie pomógł, no ja uważam, że najlepsze są loty, jak jest pogoda bezwieczna lub lekko mają podwiaterek, tak, to wtedy jest to ten, ale no to,
ale jak się już pokażą, tak, jak już podejdą, no to zaczynają wsiadać. Wolszty, no weź zobacz, bo na, tutaj, na tym. No to było już 260. No, no to, to już to był trzeci lot. Trzeci, no, trzeci po kolei. O, tutaj. No, tu mamy lot Garden Ledgen 2. No to już jest lot 570, no prawie po 600 km podchodzi. No, no to proszę bardzo. To jest lot, który można powiedzieć 600, tak? 570 km. No. I tam nie jest wsadzane gołębi po 1000, czy tam po ile, tylko po 3000, 4000, no różnie, tak? Chyba po szczególnych. O, Sulęcin. No, Sulęciny też loty. O, proszę bardzo. Sulęcin mamy. To jest lot 300, do nas 300, chyba 50, coś tak, 330, 340 km. Następny lot. O, Sulęcin 4. Tych Sulęcinów narobili. Było ich sporo, bo to wiadomo, do tych jakichś tam kategorii. O kurde, tu akurat sama czołówka siadła, wszystkie praktycznie. O, tu znów mamy prawie 600 km, 570. Pierwszego praktycznie. No. Jak się już pokażą, no to tak widać. No i tu mamy Lochne 2. No, tu kurde, no to jest lot, no 780 km, prawda? No, tutaj to aż sam jest, sam miło popatrzeć. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, szósty, ósmy, no. To jest długi lot, maraton. I tu mam, mamy, panie Wiesławie, loty gołębi dorosłych. Loty gołębi dorosłych. A loty gołębi młodych? A loty gołębi młodych w tym roku... W zeszłym roku było lepiej, prawda? Bo faktycznie, żeśmy tam wygrali i ten... Bo wy przykładacie ale... się do lotowania gołębiami młodymi? No, nie do końca. Chociaż powiem... troszkę żeśmy zaczęli się bardziej przykładać do tych lotów. To ze względu może nawet na Kacpra, na syna. Mamy trochę więcej, ja mam bynajmniej wtedy troszeczkę więcej czasu. No i w tym roku akurat musiało być tak, że Adeno, no rzadko mi się zdarza, żeby było. Ale w tym roku faktycznie przeatakowało i ciągłem te gołębie przez dwa tygodnie. Dwa tygodnie. Teraz zapytam, podejrzewa pan powód wystąpienia? Jaki mogliście błąd? Było, pewnie był taki błąd, że oddałem gołębie na lot, nie wszystkie, tylko po prostu takie późniejsze gołębie, z późnych, to były, no mówię, spróbuję je jeszcze wdrożyć do lotu, no i one pewnie przywlekły to adeno z tej kabiny. No, wróciły i już później się zaczęło. Także myślę, że to spowodowało, że te gołębie to przywlekły. No, i także no tutaj akurat się to nie udało, ale ogólnie muszę powiedzieć, no co ci będę mówił, z jednego lotu na przykład był taki lot, że wysłali, żeśmy tam tych gołąbków, nie wiem, bo tak, bo nie wysłaliśmy wszystkich, bo nie nadawały się na te loty, ale był jeden lot taki, że no po tej chorobie, po tym wszystkim, no, że nie zdobyliśmy nawet jednego konkursu, no, wszystko siadło, zleciały się, ale po konkursie przyleciały, no ale później jak już doszły w miarę do siebie, co nie, no, no to tutaj akurat, no, no to tu już się pokazały, prawda? Tu najpierw kolega tam odbił pierwszą jak gdyby serię, no bo już tam pociągły bardziej na, no to był ten, no a później, o ten też Wolsztyn żeśmy mieli ten lot, no, no to tutaj już, tu już było całkiem dobrze, prawda? No, tu już wygląda to całkiem pozytywnie. No, no i później, jak już faktycznie przebyły tą chorobę, doszły do siebie, no to później jeszcze bierzemy, przeważnie, no bierzemy udział w takim locie
dalekodystansowym, który organizują koledzy ze Śląska. No i tu radzionków, tak. To są takie typowe loty długodystansowe. No i tutaj właśnie bierzemy udział w tych lotach. No i przy okazji chciałbym właśnie pozdrowić wszystkich kolegów z tamtejszego oddziału, którzy to organizują, a przede wszystkim kolegę Piotra, który to jest super człowiek, zawsze wszystkim tam pomaga, organizuje to wszystko, także tutaj serdecznie go pozdrawiam. I właśnie z tego lotu, który się odbył z tych Pyrzyc, bo miał być Pyrzyca, ale później ze względu tam trochę na te warunki, które tak. były, bo nie były to łatwe warunki. To nie był wtedy lot Pyrzyca, to było troszeczkę przed. Tak, troszeczkę no a dokładnie był Gorzów Wielkopolski. No to tam nie myślałem, nie wiem. No, także tutaj troszeczkę różnice tam było, co nie. No ale pogoda była wtedy, uważam, że było idealnie. Wiaterek praktycznie nie było wiaterku, te gołąbki do tego domku nieźle sobie tam wracały. Także no, zaczęliśmy w sumie, muszę powiedzieć, prawda, żeśmy w sumie od pierwszego gołębia. I o, tu są właśnie nagrody, które żeśmy zdobyli. No, to był pierwszy nasz gołąb z tego lotu. Tutaj żeśmy mieli drugiego gołębia z tego lotu. No, także... I tam trzeciego. No i tutaj, jak Kacperek wspomniał, mieliśmy trzeciego gołębia z tego lotu. No. Nie to, że przyleciały razem, ale po prostu jeden usiadł, drugi, trzeci po kolei te gołąbki usiadły. Także tutaj, no tu już były w pełni formy, tak? Moglibyśmy loty dalej kontynuować, no to wtedy i ogólnie rzecz biorąc, podaj mi Kacperku tą listę czerwoną, o te listy, no. No to z tego lotu w setce to było dużo tego, prawda? Nie, to jest kategoria A, Częstochowa i ten. Nie, tak, to jeszcze tam były chyba jeszcze jedne. No to daj mi je. O, to były loty takie, jak gdyby okręgowy, plus loty później wspólny, prawda, ze Śląskiem. No to tutaj, tu mamy już z okręgowego lotu listę. No, a tutaj właśnie już poszło tych gołębi, brało hodowców. O, 274 hodowców, tak? To nie było jakieś te, bo to sporo hodowców, no 270 hodowców, gołębi zostało zakoszowane prawie 3800 powiedzmy, no prawie 4000. No i tutaj, o, żeśmy właśnie zaczęli od pierwszego, tak, tam te nagrody, które żeśmy otrzymali, no i później tam w setce, tak jak mówiłem, w setce mamy, bo to jest pierwsza strona 60 ileś, w setce mamy 14 gołębi naszych. No także, także nie możemy... Wszystkie nagrody z tego lotu? Nie, no pierwsze tak, ale później gorzej było jedynie z serią. No bo akurat tam koledzy mają taką serię 5-5. No i mimo, że przyleciało 14 gołębi w setce, ale tej serii to tak podobnie jak w tym Mistrzostwie Polski, tak? Są gołębie, ale punktów ci nie, jak gdyby nie robią, nie zamknęli, żeśmy tej serii 5 z 5, tak? Bo no to jest ciężko, tak? Żeby 5 gołąbków przyleciało, kurde, z jednej serii. No to faktycznie, jeżeli ktoś tam miał gołębia później nawet, ale tą serię zamknął, były te pierwsze piątki, no to pogratulować kolegom, że im się udało, że trafili. No i to tak to w tym naszym sporcie wygląda. Powracając do kategorii, do okręgu Częstochowa, tak? No, okręg Częstochowa. Jest to dosyć silny, silny w sumie okręg, bo hodowców jest około 1000, 10 oddziałów. Także no, wszyscy się starają, żeby lecieć jak najlepiej, mieć te gołębie jak najlepsze. Także no, myślę, że to jest taki jeden z chyba silniejszych też okręgów w Polsce. No i tutaj akurat no, w kategorii A na przykład gołąbki, jak mamy. No tak jak mówię, no, kategoria A to jest tak troszeczkę u nas tutaj ciężej, no bo na tym pierwszym kilometrażu, ale mimo wszystko i tak tam sobie radzą, no to kategoria A, no to wygląda to w ten sposób, te co są zakreślone gołąbki na kolor różowy, no to są właśnie te. Tu później mamy kategorię B. Kategorię C.
maraton, no to te trzy gołąbki, no ale w tym roku przeszły do, zmienili żeśmy, także no, jest. Kategoria H. No i tutaj oczywiście są też puchary z tych wszystkich. A tutaj roczne, ale roczne to u nas mamy poza tym, także tam nie bierzemy w tym, szczerze mówiąc, udziału poza właśnie tutaj paroma tymi gołąbkami. Wracając do tego regionu piątego. No to żeśmy zdobyli tutaj na przykład drugiego przodownika w kategorii D, tak? No tutaj wiadomo, no nie wszystkie, tak jak młode tam muszą brać gołębie wszystkie z każdej kategorii, tak? Tu co to jest jeszcze? O, drugi region, no region piąty, tak. Drugi supermistrz regionu piątego. Czy trochę tego jest? No jest, no wiadomo. No i tutaj jeszcze mamy co? Mistrza, tak. Mistrz kategorii C. No a pozostałych tych, no to wiadomo, gdzieś tam człowiek jest, no troszkę może dalej, bo wszystkiego, no trudno, żeby we wszystkim być, no bo to się nie da, prawda? Wszyscy mają, tak jak mówię, no każdego trzeba podziwiać, każdy ma dobre gołąbki i stara się tymi gołębiami lecieć, jak najlepiej potrafi. Panie Wiesławie, jak teraz wygląda prowadzenie hodowli? Czyli co... mówię, co Łukasz, no w tej chwili to jest taki okres spoczynku, tak? Wszelkie kuracje, znaczy kończę jeszcze kurację na salmonellę, bo to zawsze robię, zawsze to stosuję. Akurat te gąbki, na przykład, które zostaną wystawione, będą kompletnie już, bo zanim wiadomo, no, zostanie licytacja zakończona, no to ten okres akurat się skończy i będą gołębie, jak gdyby po tygodniu już można je parować. Ale, no, przygotowane także, do tak, no w sumie przygotowane do lęgów. Bo tylko, pan kiedy puszcza w lęgi, panie sobie? Ja tak puszczam 15-20 lutego. No tak, zawsze tych terminów się raczej trzymam i do tej pory zawsze było tak, że tego nie zmieniałem i no nie widzę sensu, żeby puszczać w jakieś tam zimowe lęgi czy coś, no wystarczy i je puszczę o tej porze. No a teraz cóż, no tak jak żeśmy wspomnieli, no sezon jest taki troszeczkę martwy, oprócz tego, że podajemy właśnie na salmonellę, no, bo tak to jak, wcześniej... A jak teraz wygląda karmienie gołębi, to znaczy jaka karma, jakie dodatki do karmy? Karma w tej chwili jest taką karmą zimową, prawda? Rozpłodowo-lotowej dodaje niewiele. Powiedzmy, że 3/4 jest karmy zimowej, reszta jest karmy rozpłodowo... Takie troszeczkę na odchudzenie gołębi? Tak, na odchudzenie, no bo one jednak do tej pory, no pierzenie były, to one musiały być dobrze karmione, nabrały troszkę tej masy, tego wszystkiego, chociaż ja nie lubię chudych gołębi, no muszą jakoś tam wyglądać, one schudną, jak przyjdą loty, tak, a teraz są karmione lżejszą karmą, no i do tego dodaję. Kiedyś, wcześniej dodawałem dużo jęczmienia, ale odeszłem od tego. Teraz dodaję więcej ryżu pady, tak? No, do tej karmy, która właśnie jest, to stosuję jeszcze ryż pady. No. A jakieś dodatki do karmy, do wody? To jest moment teraz, ja tak uważam, no może tam inni hodowcy mają inne zdanie, ale ja uważam, że teraz jest taki okres naprawdę, że te gołębie trzeba wyczyścić do końca, żeby one nie pobierały tych różnych środków, tego wszystkiego. Także dwa razy w tygodniu stosuję jedynie zakwaszacz, a tak dostają czystą wodę do picia, którą zawsze na noc sobie tam nabieramy i później podajemy. I z karmą jest podobnie. Jedynie co, no to coś tam z jakichś dodatków, ale warzywnych, tak? Czyli bardziej teraz takie naturalne? Naturalne rzeczy. Chociaż ja ogólnie i tak jestem zwolennikiem. Zwolennikiem. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, tu widzę jakieś miody na podłodze leżą. A tak, właśnie dostałem od kolegi. Tak, tak, właśnie dostałem od kolegi. To już jak możesz, to wiesz co, podaj mi to, bo szczerze powiedziawszy, to jest bardzo dobra rzecz, także hodowcy mogą z tego oczywiście skorzystać. Właśnie dostałem przesyłeczkę. O, to są, ja stosował pan już wcześniej miody, czy to jest... Cały czas, znaczy może nie w takim dużym stopniu, ale teraz przeszli żeśmy jak gdyby, szczerze powiedziawszy, całkowicie nic chemii, oprócz tam na tą salmonellę czy coś, a tak to przyjeżdża doktor,
bada te gołąbki dwa razy do roku. Czy dopiero jak są do roku, tak, dopiero jeżeli nie. Tego, no to podejmujemy decyzję, a jeżeli nie ma tam robaków, nie ma rzęsistka, nie ma kokcydiozy, okay. Takiego czegoś, to nie stosujemy tych rzeczy. No ale ja uważam, że jeżeli się stosuje te wszystkie cząstki i te inne rzeczy, które tak w tej również dajemy z firmy Halabs, te środki, które powodują, że ten rzęsistek, jak gdyby, no dobrze, to nie jest jak lekarstwem, ale jak jest, nie da się rozwinąć, tak, jak gdyby, tak? No, w tym nie ma antybiotyku, ale jak coś tam jest, to albo to przytłumi, lub coś tam innego spowoduje, że to się bardziej nie rozwinie, ale powróćmy tutaj do tego miodu właśnie. Tutaj o właśnie kolega i tu bym wszystkim radził, bo to są miody, ja szukałem różnie, bo to z tymi miodami to jest różnie, tak, z wszystkim, tak? Jedne mają więcej cukru, drugie mają mniej cukru, no. Tutaj akurat to są właśnie miody z Pomorza od kolegi, którego tam, właściwie to było tak, że zgłosił się po gołąbki, no i mówi, że ma miody, że tego, no mówię, wiesz co, mówię, no ja stosuję te miody, to dobrze, mówi, no to jak gdyby, no od niego, tak, nawiązaliśmy współpracę, biorę od niego te miody, które właśnie tutaj mamy, no i teraz jeszcze jego muszę pochwalić, jako młodego hodowcę, bo to jest młody hodowca, który zdobył, ma na moich gołąbkach, jest oparty, który zdobył drugie wicemistrzostwo swojego oddziału na młode gołębie. W sumie zaczął tymi gołębiami i pierwszy lot, jedynie jak gdyby mu tam troszeczkę nie wyszedł, ale później drugi lot, pierwszy, drugi, chyba trzeci gołąb mój, następny lot, to samo, każdą listę już do końca zaczynał bić z moich gołębi. Każdą jedną listę. No i skończył drugim wicemistrzem. Pierwszym, nie, przepraszam, bo bym go obraził. Pierwszym wicemistrzem oddziału skończył. No. No i jeszcze jedną rzecz, którą jeszcze chciałbym może przy okazji jeszcze też powiedzieć o koledze Robercie, który zdobył w sumie też na moich gołębiach oparty, który zdobył mistrzostwo Polski w maratonie. Tylko z tego, co chyba tam orientujesz się, coś tam było przekazane z tych list, kostki jak podłączają, jakieś zegary się wpinają, tak? On, no i wynik został mu nieuznany, no bardzo go żałuję, go, proszę? Soboń. Soboń. Robert Soboń. No i tutaj kurde, 20 kofi chyba z groszem miał, 17 albo 14. Także super miał wynik. No mistrz Polski by był, co nie? Też na pana gołębiach? Tak, na moich gołębiach właśnie, głównie z moich gołębi połączone gołąbki, które mu właśnie wylatały ten wynik i to z 2000 roku, także w sumie dwuletnie gołębie mu potrafiły taki wynik wylecieć. No ale no nie udało się, bo po prostu no, pojechał do zarządu głównego, z tym wszystkim, nawet mu tam, bo to zegary chyba mają od pana Górskiego. Pan Górski tam pismo napisał, no, że to się tak stało, że tak się po prostu no, przez te kostki coś tam się wydarzyło. No techniczne, po prostu błąd jakiś techniczny spowodował to, że jakiś tam zegar, który kolega, który już nie lotuje chyba gołębiami, ja nawet mi to pismo też przysłał, czytałem, ale w tej chwili już tam dokładnie nie pamiętam. No szkoda go, no bo faktycznie, no mistrz Polski w maratonie zdobyć. No, ale no, bywa tak, że także serdecznie go pozdrawiam i dalszych sukcesów mu życzę. Dobrze, no i tutaj właśnie jeszcze powracając teraz do tego miodu. Dużo właśnie stosujemy tak. Przede wszystkim korzystamy, jak przychodzi do rozpłodu, czy nawet naloty, pyłek kwiatowy, tak? Z tego, wiadomo, bomba witaminowa, tak? Dużo tego. Robię to, tak stary przepis jest. Ocet, miód, do tego dodaję. Łyżka tego, łyżka tego. A proporcje właśnie? No, po łyżce. Łyżka miodu, łyżka octu, łyżka... Okay. No, chyba, że jest zbyt... I to musi postać jakiś czas? No, tam tydzień. Okay. Tak, do 10 dni. Mhm. No i to jak na karmę to podaję też, łyżkę stołową podaję. Czyli na... takie stężone, jakbym to powiedział, taki tak, polewane. W takim... Mhm. O, jeszcze tutaj, co jest też ciekawe, tam nawet kiedyś na filmie też widziałem kogoś, ktoś tam, też jeden z kolegów, mówimy... O pierzga, prawda? To też jest bardzo dobry środek, tak? Można gołębiowi, jak jakiś tam widać, że coś mu tam dolega, czy po locie nawet zmęczony, tak, można wrzucić jedną, może nawet jedną rano, drugą po południu do dzioba wrzucić, na pewno to zaskutkuje lepiej niż jakiś tam inny lek, który będzie wyprodukowany sztucznie. No i tutaj jeszcze, no wiadomo, no tu mamy na przykład nektar, tak, spadziowy. No to wszystko mieszam tam albo z czosnkiem lub z innymi
dodatkami. No, no i tutaj, no, tak widać, pyłek kwiatowy, tak? No tego troszkę jest, no tych gąbków jest, trzeba im podać, no i tutaj. No, gryczany miód, no to też jest moim zdaniem jeden z takich lepszych miodów. Czyli na chwilę obecną, jak rozumiem, to tylko raczej naturalne produkty są. No staramy się właśnie, żeby właśnie korzystać z tych naturalnych środków, żeby nie stosować tej chemii. Ja szczerze powiedziawszy, może mi koledzy będą wierzyć czy nie wierzyć, takich rzeczy jak BS-y, czy tam inne środki, które są podawane, ja tego nie używam w swojej hodowli. Nie stosujemy tego w ogóle. Zresztą mieliśmy już chyba 2 czy 3 te kontrole te antydopingowe, także no, nawet tutaj nie można za wiele cośkolwiek, trzeba czytać ulotki, co podawać, no, żeby nie dać, nie daj Boże, coś, co nie jest dozwolone. No, ostropest. Także ostropest mamy w różnych tych, prawda? Sproszkowany, czy tam w jakiejś innej postaci. No, ale tak samo jest miód, tak? Też go można podać. No, no i tutaj jeszcze, co tutaj jeszcze mamy? Nawłociowy. No, każdy z tych miodów jest ulotka. Tu kolega przysłał, no żeby po prostu, wiadomo, no przecież on nie tylko nie hodowcom nie poleca, bo dla każdego miód jest, wiadomo, no rzeczą naturalną. No i tutaj może pokażemy jego adres, jakbyś mógł zbliżyć to, żeby było widać. No. No i tu mamy opisane, co nie, prawda, każdy z tych miodów. Można się do niego zwrócić. On oczywiście też podpowie, co można dawać, co tam hodowcy zamawiają, co stosują. No i jeszcze propolis, prawda? To też jest ważna rzecz, którą zawsze stosujemy raz w tygodniu, teraz po sezonie dostają, tak? A w sezonie różnie, no zależy od kondycji gołębi, od tego raz lub 2 razy w tygodniu. No i tutaj jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym też tutaj zareklamować, powiedzmy, no inaczej to nie można nazwać. Tutaj bym prosił, żebyś zrobił, widać jest zbliżenie, okay, tutaj do kolegi. No to myślę, że każdy w Polsce. No to chyba znają koledzy, ale to, no właśnie, ale to wiele mi to uratowało młodych, tak, jajek młodych, tak, bo tak to różnie było. Gałęzi naniosły, no gałęzi, no słomy, czy tam czegokolwiek, raczej owsianej, czy tam jakiś pesz się stosowało. Miski twarde jednak zagniotły to, a tutaj nieraz jest tak, że wpadnie gołąb, no zawsze jakaś tam jeszcze słoma jest, tak, niewiele. Wpadnie gołąb, nawet jak się biją, nie zawsze to jajko jest trzaskane. No tutaj, to naprawdę polecam, bo to jest bardzo dobry pomysł, z którego można skorzystać. No, no i jeszcze jedna rzecz, tak jak pytasz o tych środkach, które tam stosujemy w trakcie lotów, przed lotami czy po lotach, no to tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, prawda, podaj no to Kacperku, tutaj mamy te środki z firmy Hallabs. No, no to czy na wątrobę właśnie po zakończeniu teraz tej kuracji, którą robimy, no to właśnie mi tutaj koledzy przysłali, żeby, no wiadomo, no trzeba to odbudować teraz, tak, żeby je przygotować do lotu. A to wcześniej, co mówiłem o tym zakwaszaniu wody, tak, no to acid, no zakwaszacz i do tego dodajemy, nie, inhalik, bo na drogi oddechowe, tam masz butelkę taką, butelka jest, o, bo akurat używałem, mikrostop. No, no to razem w połączeniu z tym i to właśnie powoduje, że zabija jak gdyby powstające już te rzęsistek, czy tam coś, patogeny, które no, występują, no na pewno to pomaga. A to jest, nie, to jest, skończyło się, no, ale nic pokażemy, żeby nie było. O, to stosujemy na przypierzeniu gołąbi. No to akurat jeszcze mi tam zostało, no bo już nie wykorzystałem do końca. Aż w tej chwili przez, wiadomo, już się zakończyło pierzenie. No, na drogi oddechowe to tak, czy w sezonie, czy po sezonie, to też stosujemy no, inhalik, tak, żeby te gołąbki mogły jednak czymś pozytywnym oddychać. I również spryskujemy gołębnik tym. No, a teraz po tym wszystkim, po tej kuracji, którą, tak jak mówiłem, przeprowadziliśmy, podamy na grzyba, i dostaną do picia na wspomaganie do rozpłodu, tak? No, ale to nie przesadzać. Tak jak zawsze mówię, żeby nie przesadzać, bo gdy się przesadzi, będą jajka czyste. Wszystko musi być z umiarem. Trzeba po prostu, wiadomo, ci hodowcy, którzy są wprawieni, on wie, czy go on potrzebuje, czy nie potrzebuje, jak się pędzą. To samo w moim przypadku. No, młody hodowca weźmie, pisze tyle i tyle.
i on to podaje, tak? Przesadzi, później albo jajka będą niezapłodnione, czy tam coś innego się będzie działo. Także no wszystko trzeba po prostu jak gdyby z umiarem. No nie każdy hodowca ma to wyczucie, tak? Ale miejmy nadzieję, że każdy sobie jakoś tam radzi. No, także teraz zresztą hodowcy, ci co śledzą te filmy wszystkie w tym, to wiadomo, no wiedzą jak tutaj nasze gołębniki wyglądają. Gołąbki mamy po 12 w każdej celi. Wszystko musi być zawsze jak gdyby przygotowane moim zdaniem do lotu. O, czy to jest zima, czy to jest wiosna, on musi być sprawny, rześki. No i tak mówię, że no, to jest taki jeden właśnie z wybitniejszych gołębi tutaj, ten z tymi gaciami, bo posiadam te gołębie, bo to są akurat z gołębi, które były potomkami moich najlepszych gołębi. To był taki jeszcze szelęc, który właśnie miał, a był piękny ptak, wiadomo, to były gołębie niesamowite. No i tu z tych nowych gołębi, o których żeśmy wspominali, prawda, to mamy też jeszcze ciemne, tak? Gdyby ten 298, gdyby on był w 50, bo to był młody gołąb, prawda, on jest z 20 roku, gdyby był on w 50, też by to dużo zmieniło tutaj. Ale no akurat, no wiadomo, tak, mówimy o tym, że się wybijają gołębie, prawda, nie wszystkie można dać w 50. No, tu mamy przeważnie gołąbki z 21 roku są, to są młode gołąbki, a jeszcze możesz zerknąć na ten, no one, staram się, żeby wyjadały wszystko, tak, teraz jeszcze jak oświecili, że im światła nie świecimy, ale jak ten, no to widać, że zleciały sobie do karmika. Jedynie co jeszcze właśnie, bo to też jest akurat ciemny gołąbcyk, to jest na przykład, mówiąc o mojej starej linii, prawda, no to tu bym wymienił tych gołąbków, tutaj na przykład jest połowa, jedna część jest z 71-89, druga część jest z 38-92. To są takie te najlepsze gołąbki, no i plus ta samiczka 168, prawda? No i te moje stare samice białoloty, które tam były, 159-94, 69-04. No tutaj mamy jeszcze jeden syn, to są akurat właśnie nakrapiane, jeden syn 107. Drugi syn, 107, ten nakrapiany gołąbek, ten białolot też jest, to jest już wnuczek starego też, także no, tu znów mamy właśnie, tu są już troszeczkę starsze gołąbki, prawda? Tu jest na przykład, ja już kiedyś nawet mówiłem o tym białym geringsie, uwielbia długie loty, z maratonu był pierwszy, chyba na cały oddział był pierwszy, jak się nie mylę. Musiałem to sprawdzić, ale na pewno chyba był pierwszy, nawet z maratonu. Także tu mamy też syna właśnie 115, tu już jest 115, syn z tej samiczki 115. Tu mamy ciemnego z tego, zawsze źle mi się wypowiada, wanze, jak to, no, takie gołębie topowe były, prawda? No to tutaj mamy. Tu też takie różno nie wiekowo są te gołąbki. Tu jest na przykład dwóch braci, który jeden czy drugi też się tak wzajemnie wyprzedzały. Jeden z nich jest właśnie w kategorii C, gdzie no, trudno było, żeby go inny gołąb tutaj wyprzedził, dlatego no wiadomo, znalazł się w tej drużynie. Tutaj mamy gołąbki następnie. Ciekawostkę, bo to teraz patrzyłem, macie bardzo ładne logo. No, to znaczy to akurat dzięki syn jak gdyby po prostu zaprojektował, no wiadomo, gołąb musi być, prawda, nazwisko, no i tutaj, no ładnie się to prezentuje, jest na co popatrzeć. O, tutaj jeszcze z takich ciekawych właśnie gołąbków, nie chcę ich teraz poruszyć, bo jesteś, ale tutaj mamy właśnie z tych, ja tam kiedyś wspominałem właśnie, że te moje gołąbki z tych, to są, o, stara linia, o, takie typowy, jak to mówią, buren, a nie tak, czy tam, to z
młody w sumie, gołąb 2021 lotu, ale spisał się nieźle, dlatego został tu w gołębniku. No i tutaj jeszcze kiedyś, tak jak mówiłem, te płowy weszły teraz do naszej hodowli, znaczy do naszej hodowli, no jak gdyby one się cofnęły, bo tam są z gołębie z płowy, gołębi fabiany, tak, które się wybiły. Nawet tutaj jest ta czerwona samiczka, abyś się wrócił. O, tutaj, no w tej chwili jej tu nie ma, prawda? To jest jeszcze jedna z najlepszych samic z linii gołębia fabian, najbardziej oryginalny, powiedzmy, gołąb. Mhm. Czerwona tu, która jest 6302. No, to był z 16 roku, tak. To jest tam, będzie po niej młody. Będzie chyba po niej młody jeden. Tak, czerwony. Będzie po niej młody. No, a tutaj przejdziemy. Tu mamy samiczki. No, także w tym roku tych samiczki, bo ogólnie samiczkami nie za dużo żeśmy lotowali, tak? Mhm. Najpierw był jeden gołębniczek, no a w tym roku żeśmy zrobili dwa gołębniczki. Samiczek, bo ich zostało na tyle, także one tutaj w tej chwili 20 cel jest, no i tak sobie tutaj przesiadują. A którą z nich można wymienić? No w zasadzie to, no na przykład mamy maratonkę. Ta była, bym cię nie skłamał, tam 10 razy, 10 chyba, 12 bodajże razy z maratonu w pierwszej, kurde, 20 chyba gołębi czy coś takiego. No to jest gołąb z 15 roku, ona jeszcze w tym roku będzie brała udział w lotach i zakończy to wszystko, to ją wycofiemy. Jest po niej białolot, gdzie dołączyłem go chyba do Vandenabele, ale to z tych moich starych gołębi, z których był z 8 roku. To były jeszcze te gołąbki, także no tutaj, aha, i tu jeszcze mamy samiczkę 22, 83, 60, mhm. Ta u góry, nie ma jej, tutaj gdzieś jest, tylko gdzieś mi znikła. No ona właśnie się też przyczyniła do kategorii C, tak, że jest ten wynik taki, a nie inny. Ona teraz, no ta maratonka zleciała, bo ją nazywamy maratonką. No, no i tutaj doszło też parę młodych gołąbków, które żeśmy wpuścili znów do tego, no bo trzeba było jednak tą, no. No i tutaj, tak wcześniej wspomniałem, dołożyli żeśmy jeszcze jeden gołębniczek tych samiczek, także będzie ich 36 w sumie. No w 50 nie będą wszystkie, wiadomo, ale ile ich będzie. O, tu mamy jeszcze właśnie to, co mówiłem, z Hardy Krugera, tak? To są te gołębie, to też, ona uwielbia maratony, te długie loty, ta samiczka ciemno nakrapiana, one są charakterystyczne. Może za piękne nie są, moje są gołąbki troszkę inne, ale one swoje robią. No i jedyna rzecz, która nowa jakaś tam, co mogę powiedzieć, no to mamy tutaj zrobiony teraz specjalny przedział dla tych samiczek, bo one się tam nieraz jednak parowały, były trzymane na wolierze, różnie. Wasz patent, wasze? Znaczy nasz patent nie, no ale po prostu żeśmy zrobili, jak będzie na tyle czasu, będą się parować, będziemy je tutaj zamykać, no. I będą sobie tutaj siedziały, czekały na lot. A coś, co się okaże w trakcie, czy to pomoże, czy to nie pomoże, nie wiem, zobaczymy. To jest na taśmie? Na taśmie, jest to tak i drzwiczki, każda będzie miała osobno, prawda? Którą będę chciał, to sobie wybiorę, czy tam jak. No jest to takie po prostu nowe. Żeśmy wypracowali, zmniejszyli troszeczkę. Wasze wykonanie, czy? Nasze, głównie to właśnie taki kolega, który chyba on lubi, uwielbia robić takie, mhm, takie rzeczy. No i tak razem z nim tutaj przeważnie ja, no bo syn akurat tu w tym przypadku nie ma za wiele czasu, no bo wiadomo, warsztat, mhm, inne rzeczy, rodzina, ale tutaj my tak razem, wspólnie tak działamy. No. No i tyle, Hadosy. Myślę, że... Tak, no tutaj więcej. A jeszcze jedną rzecz, którą chciał ci pokazać, a nigdy nie pokazywałem, ale to będzie ciekawe, bo nieraz ja przygotowuję gołębie do sezonu jak gdyby rozrodczego po zakończeniu lotów. Zmieniam, tak? One są spragnione samczyków, czy tam samiczek. I u mnie, nie, jak gdyby u nas nie dzieje się, ale wtedy działamy to z synem i to się nie dzieje nic w przypadku. Każda z tych samiczek ma oddzielnego samczyka, tak? Tylko, że ja to parujemy to wszystko już po zakończeniu sezonu, a jeszcze przed pierzeniem, tak? One sobie wychowią po jednym młodym,
wtedy już zostają te pary na wiosnę, bo na wiosnę też nie ma czasu za bardzo, żeby to wszystko, wiadomo, wtedy jest dużo pracy różnej i jeszcze, kurde, łączenie tych gołębi w nowe pary, jest to problem. I teraz jedynie co to, chodź, pokażesz, jak te samczyki, bo nigdy ich nie pokazywałem, a to są samczyki, które no, po najlepszych gołębiach wyciągnięte, tak? Lub już przeznaczone do rozpłodu, ale też obsługują samiczki, a z tego względu, że ja i tak wyciągnę 4 młode, bo z wiosny puszczam je w pary, te samiczki, znoszą jajeczka, zabieram te jajeczka, mam tam parę gołąbków takich, powiedzmy, z rozpłodu, znaczy dobre gołębie, ale po nich zawsze wyciągnę i po jednym rozkładam tym jajku. I po pewnym czasie no, rozłączam je, bo żeby nie siedziały długo niż 10 dni, rozłączam je na 2 tygodnie i znów znów zabieram jajka. Także z każdych z tych par mam 4 młode, tak? I przeważnie u mnie zostają 2, a 2 pozostałe oddaję w inne ręce. No, no, tak się to odbywa. No bo gdybym wszystkie chciał zostawić, no to wiadomo, by trzeba było non-stop nic nie robić, tylko dobudowywać gołębników, a jednak my tutaj przestrzeń zabieramy gołębiom lotowym na rzecz tych gołębi, a tych jednak troszeczkę mniej. No i tak, tak to z nowości. Jeszcze tylko pokażemy właśnie te samczyki. Proszę Cię, tu są właśnie samczyki. To może ja wejdę pierwszy, które właśnie obsługują samiczki, co nie? No, tutaj, tak jak widać je, o i karma akurat została, bo troszeczkę pewnie im przesadziłem. Tu jedyna ciekawostka, która mogę, o, zleciał ten gołąbek, to jest jak gdyby podstawa też, podstawa gołębnika. Z tych gołębi, z tego gołąbka został dopiero jeden gołąb sprzedany. To jest gołąb w sumie 08 roku, obrączkę ma 07 roku, ale to jednemu koledze tego gołąbka potem sprzedałem, a reszta to jedynie co jest, no to dzieci, prawnuki lub wnuki po tych gołąbku. O, tu mam jeszcze mojego starego, prawda, 71-89, też się jeszcze nieźle... Tak, tego białolota też się jeszcze jako staruszek nieźle prezentuje, zresztą w tym roku ile? No tych młodych chyba 6 albo 7 też po nim na gołębniczku jest. Także tutaj tak to wygląda. No, także one są wszystkie przygotowane już i tutaj sobie będą czekać do parowania. Także wszystko jak gdyby co miałem do pokazania, zaprezentowania. Jeżeli się komuś podobało, ok, nie, proszę o komentarze, nie ma problemu, zawsze pomogę, powiem. Także dziękuję wszystkim hodowczyniom, hodowcom za cierpliwość i za oglądanie ewentualnie filmu. Dobry lot. Dobry lot, dziękuję.